Hello, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie taki szybki makijaż, ostatnio bardzo modny, z mocno zaakcentowaną dolną powieką. Ja zacznę sobie dzisiaj od dołu. Zacznę sobie od brązowego cienia, którym będę modelowała dolną powiekę. To jest cień dziewczyny w kolorze ciemnej czekolady. I zobaczcie, naniosę sobie tutaj odrobinkę na dolną powiekę. I wklepię też w linię rzęs. I teraz drugie oko. To jest cień matowy, więc będzie pasował każdej karnacji, ale dziewczyny, on jest bardzo fajnym cieniem, bo możecie go wykorzystać również do brwi. Świetnie imituje brwi. Jego kolor jest taki fajny, neutralny. Neutralny, ciemny brąz, więc wygląda bardzo naturalnie. Teraz sobie jeszcze zaaplikuję ten cień na górną linię rzęs, w kąciku zewnętrznym przy samych rzęsach i na linii rzęs, dokładnie na linii wodnej. W ten sposób zagęszczę sobie rzęsy. Teraz wezmę odrobinkę jaśniejszy cień w takim kolorze kawa z mlekiem i będę delikatnie go rozcierała. Tutaj przy konturach, na samym końcu, na granicy cienia i tam, gdzie go nie ma, delikatnie rozetrę na dolnej powiece. Użyję jeszcze sobie innego pędzelka. Chodź, kicia. Gotu się tu kręci. Chcę spać. Akurat siedzę na jego posłanku. I zobaczcie. Teraz będę pracowała nad tą końcóweczką, by ją dopracować, ale najpierw muszę sobie zaaplikować, no chodź, kicia, zaaplikować cień na powiekę ruchomą. Ja to zrobię dzisiaj, dziewczyny, rozświetlaczem, tym nowym naszym rozświetlaczem. Zobaczcie, z nowej paletki. To jest piękny rozświetlacz, on ma bardzo taki duży blask. Ale ten blask możecie same sobie intensyfikować. Ja, zobaczcie, położę go na ruchomą powiekę i w kąciku wewnętrznym. On jest świetny do ciała, jest po prostu fantastyczny. Już go wypróbowałam, więc do ciała rewelacja. Teraz wezmę sobie bronzerek i brązenki. Brązerkiem delikatnie, zobaczcie, wymodeluję tutaj górną powiekę. Brązer z naszej paletki do konturowania. Akurat mamy jeden kolor. Ten brązer jest, dziewczyny, w takim kolorze, że pasuje do każdego typu urody. Zobaczcie. Zwróćcie uwagę, jaki macie brązer. Bo wbrew pozorom brązer może sprawić, że będziecie wyglądały na zmęczone, jeśli to nie jest odpowiedni kolor brązera dla Was.
Jeśli chciałybyście dobrać sobie idealny, to zapraszam do wypróbowania. Możecie to zrobić i będziecie wtedy miały możliwość oceny i zobaczenia, jak brązę prezentuje się dla Was na Waszej powiece. I zobaczcie. Oko już jest wykonturowane. Tutaj dużo się dzieje na dole, więc u góry nie będziemy przesadzać. Wystarczy odrobina rozświetlacza i bronzerka. Teraz tylko namaluję sobie jeszcze kreskę na górnej powiece do odporną konturówką, oczywiście w kolorze brązu, którą również możemy rozetrzeć. Także nie musicie się wysilać, żeby to była precyzyjna kredka. Można ją rozetrzeć i będzie wyglądało naprawdę pięknie i elegancko. No i wyciągam sobie tą, zobaczcie, kreskę ciut dalej. To nie jest trudne, dziewczyny, musicie wypróbować. Wszystko mi ułatwia ten pędzel, który kiedyś, jak go nie miałam, to ciężko mi było to zrobić, bo on jest bardzo cienki i tak precyzyjne zakończenie gwarantuje, że zrobicie to z łatwością. Ale jeśli nie macie odpowiednich narzędzi, no to rzeczywiście to może być bardziej pracochłonne. Jeszcze poprawię tą kreskę, żeby była intensywniejsza. Ja bardzo lubię tą pracę. Dziewczyny, dzielę się z Wami swoją pasją i wiedzą, więc korzystajcie. Pytajcie, jeśli chciałybyście, tak jak ja, zgłębiać techniki makijażu, wizażu, biznesu, także z dziedziny przedsiębiorczości, zarządzania. Tu jest tak ogrom wiedzy w naszej firmie. Zapraszam Was serdecznie do mojego zespołu. I tutaj naprawdę można się świetnie wyszkolić i zdobyć dużo różnych ciekawych umiejętności. Dobra, i jeszcze sobie raz poprawię. Coś mi się tutaj ta kreseczka rozmazała mocniej. Ja zaciągnę ją, zobaczcie, tutaj dalej. O, na linii wodnej. Zacznę, żeby to oko wyglądało dobrze. Ja się kiedyś, dziewczyny, zastanawiałam. Gdzieś mi się zakrętka podziała. Co tutaj zmienić? Bo byłam w takim momencie życia, że w pewnym momencie stwierdziłam, że nic już mnie nie cieszy. Żyłam z dnia na dzień, tak jak większość dzisiaj kobiet się nie zastanawia. Żyje z dnia na dzień. Tak w zasadzie to nawet nie ma marzeń. I jak się je pytam, jakie mają marzenia, to są w głębokim szoku. Po prostu nie wiedzą, co powiedzieć. Więc widzę, że mamy dużo pracy do zrobienia, by uszczęśliwić kobiety, by one zaczęły marzyć, bo tak naprawdę marzenia są dla ludzi, a my jesteśmy od tego, by je spełniać. Więc dziewczyny, wiele kobiet żyje z dnia na dzień i nawet nie odkryje swojej pasji, nawet nie wiedzą, co tak naprawdę lubią robić. Co je cieszy, już nie mówiąc o pracy, która jest bardzo ważna dla nas, bo większość czasu spędzamy w pracy, a ludzi, którzy lubią swoją pracę, można zliczyć na palcach jednej dłoni wśród swoich znajomych. Zapytajcie, kto lubi swoją pracę, kto z radością idzie do pracy, więc zadajcie sobie pytanie. Czy idąc do pracy, czujecie radość?
Czy idąc do pracy czujecie takie ciepło w sercu, czy z chęcią, jeśli musicie pracować na przykład w weekend, czy z chęcią to robicie? Czy jesteście szczęśliwe po prostu w tym miejscu, którym jesteście? Ja, dziewczyny, zobaczcie sobie, trochę wykańczam ten makijaż. Jakoś dzisiaj ciężko mi było tą precyzyjną końcówkę sobie zrobić. Zrobiłam ją linerem. Liner jest, zobaczcie, taki bardzo precyzyjny, wodoodporny, utrzymuje się bardzo długo, polecam wam. On też jest w pisaku takim zakończonym, że jeśli chcecie cieńszą kreskę, to z łatwością ją zrobicie, zobaczcie. I tutaj w tej końcówce znajduje się tusz. Tam jest tego tuszu tyle, co potrzeba. Nigdy nie zrobicie sobie plam, ani nigdy nie zrobicie sobie kleksów. To jest właśnie fajne w tym linerze i to jego trwałość, która sprawi, że on mi się utrzyma od rana do wieczora, a nawet jeśli bym potrzebowała się zdrzemnąć, to również wytrzyma i się nie rozmarzę. Podkreślę teraz sobie rzęsy naszą Intensity maskarą, czyli rzęsami w butelce. To jest tusz, który tam, gdzie nie macie rzęs, on po prostu wam je stworzy. To jest generalnie najlepszy tusz, jaki miałam. Możesz nim sobie wymodelować oko. On się nie kruszy, nie jest wodoodporny, ale jak płaczesz, to nie będzie ci się rozmazywał. Wodoodporny jest z innej serii, jeśli akurat takiego potrzebujesz. Z nim zrobisz sobie efekt teatralnych rzęs. Także jeśli szukasz tuszu, to ten będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli masz mało rzęs, chcesz je mocno pogrubić, to jest 200% objętości. W zależności od tego, jak sobie zaaplikujesz. No i kochana, wracając do tej pracy, zawsze ja kiedyś w pewnym momencie właśnie zadałam sobie pytanie, co mnie cieszy i jaka praca mnie cieszy. Teraz wykonuję taką pracę, w zasadzie nawet kilka, że daje mi ona szczęście i poczucie takiej radości, więc wstawanie rano i pójście do pracy nawet w weekend nie sprawia mi problemu, bo ja po prostu jestem zadowolona i szczęśliwa, że mogę pomagać, mogę dzielić się swoją pasją, wiedzą, doświadczeniem, bo to jest zupełnie inaczej, dziewczyny. Ale czy ty jesteś szczęśliwa w tym miejscu, w którym jesteś, z tą pracą, którą masz teraz? Jeśli nie, to co robisz, by to zmienić? Bo zawsze jest jakieś wyjście. Do tego, dziewczyny, zobaczcie, dołożę sobie jeszcze błyszczyk. Błyszczyk z serii taki nudziaczek, nasz błyszczyk Mary Kay, który pięknie nawilża usta i powiększa. Sprawia, że są dużo młodsze, nawilżone z witaminkami. Tutaj jest opatentowany skład, więc macie pewność, że dajecie ustom wszystko to, co one potrzebują i wszystko to, co jest najlepsze. Jeszcze zobaczcie, wykonturuję sobie buzię troszkę bronzerkiem, bo jakoś blado mi się wyglądam przy tej białej koszuli. Więc tym bronzerkiem, który wam pokazywałam. Latte do konturowania twarzy. Delikatnie wykonturuję sobie buźkę. I zobaczcie oko. No ja takie oczy rzadko noszę, ale chyba muszę zacząć, bo są wtedy, zobaczcie, bardziej wyraziste. Mam jasne włosy, jasno jestem ubrana, więc taki akcent ciemne oko będzie fajne do zaakcentowania właśnie swojego wizerunku. Inspirujcie się, dziewczyny, piszcie. Jeśli chciałybyście coś zmienić, zapraszam serdecznie. To jest odpowiednie miejsce do tego, bo Mary Kay jest tylko narzędziem, które pomoże ci odkryć pasję, bo ja też nie wiedziałam, że ja lubię się malować, że ja lubię dzielić się wiedzą, że mogłabym być taka szczęśliwa, wprowadzając tak małe zmiany do swojego życia. Ja jestem szczęśliwa i to chyba widać na zewnątrz, bo każda z nas jest, jeśli jest szczęśliwa, wtedy promienieje
tym szczęściem i udziela się to również innym, czyli twoim dzieciom, twojemu mężowi, twojej rodzinie i wszystkim osobom, które są wokół. Więc dziewczyny, to jest bardzo istotne. Jeśli chciałybyście spróbować, zapraszam serdecznie do nas, poczuć tą pasję, poczuć piękno, poczuć szczęście, radość. No i po wiele, wiele więcej, bo tutaj jest kariera, pieniądze, niesamowity rozwój, niesamowite relacje. No i te wsparcie kobiet, które jest dla nas bardzo, bardzo ważne, bo my wszystkie się wspieramy i jesteśmy taką jedną wielką społecznością, która w taki fajny sposób chce zmienić świat na lepsze. Uczymy się naprawdę wielu rzeczy, więc wszechstronność jest przeogromna. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Więc do zobaczenia, dziewczyny. Róbcie makijaże, wzbogacajcie swoje życie i życie innych. Do zobaczenia, pa.